Widać jej skupienie. Myśli tylko o jednym. Musi nakarmić młode. Jeśli jej się nie uda, być może przez 3 dni nie nakarmi dzieci, a to byłoby dla nich niebezpieczne. Każdy ruch Lamparta jest celowy. Wszystko, co robi, jest przemyślane. Widać to podczas polowania. Inteligencja i umiejętność pozostania niezauważonym to atrybuty Lamparta. To niezwykłe, jak blisko Lampart może podejść i jak całkowicie nieświadoma jest ofiara. Mochima potrafiła przyglądać się ofierze z odległości kilku metrów i czekać do godziny w tej pozycji, zanim zaatakowała.